Obracamy trójkąt SAM, to jest trójkąt SAM, o 270 stopni dookoła punktu 4-2. To jest punkt 4-2, zaznaczony na zielono. Narysuj obraz trójkąta w tym obrocie, korzystając z interaktywnego układu współrzędnych. To jest interaktywny wykres. Możemy kliknięciem nanosić punkty, możemy przenosić je do kosza. Kierunek obrotu o dodatni kąt jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Czyli obracamy o 270 stopni w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Żeby było łatwiej, skopiujemy sobie ten wykres z przeglądarki do programu graficznego, żebyśmy mogli po nim kreślić. Nie będzie on już wtedy interaktywny. Pierwsza rzecz to kąt obrotu. Mówiliśmy o tym w poprzednim filmie. Wtedy obracaliśmy figurę dookoła początku układów współrzędnych o kąt równy minus 270 stopni. Teraz obracamy o kąt. Plus 270 stopni. Jeżeli w tym układzie współrzędnych wyobrazimy sobie punkt i będziemy go obracać o 90, 180, 270 stopni. To jest kąt obrotu, 270 stopni. Dodatni kąt obrotu w tym kierunku. I widać od razu, że jest to obrót równoważny z obrotem o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Albo inaczej o minus 90 stopni. Łatwiej jest operować kątem obrotu 90 stopni niż 270 stopni. W takim razie możemy zamiast obracać figurę o 270 stopni w kierunku dodatnim, czyli przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, obrócić ją o 90 stopni w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Wiemy, że będą to obroty równoważne. Jak to zrobić? Tak jak w poprzednim wideo, zajmiemy się po kolei każdym z wierzchołków. Na przykład, na początek weźmy punkt M i skonstruujmy trójkąt prostokątny pomiędzy punktem M i środkiem obrotu, tak żeby przeciwprostokątna łączyła te dwa punkty. To jest przeciwprostokątna, tu będzie jedna przyprostokątna, tutaj druga. Mamy trójkąt prostokątny, ten fioletowy, i wyobraźmy sobie, że obracamy cały ten trójkąt o kąt minus 90 stopni, czyli 90 stopni w stronę ruchu wskazówek zegara. Co się wtedy stanie z jego bokami? Jeżeli ten bok obrócę o minus 90 stopni, to znajdzie się on od tego zielonego punktu w górę. Jaki będzie długi? Ten bok ma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jednostek długości. W takim razie ten po obrocie również będzie miał 7 jednostek długości. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tu będzie jego koniec. Ten bok, druga przyprostokątna, zaznaczmy go na zielono, ma długość 4 jednostki. Z poprzednim bokiem tworzy kąt prosty. Jeżeli obrócimy cały ten trójkąt o 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara, to zielony bok będzie miał cztery jednostki długości w tę stronę. Możemy dorysować przeciwprostokątną i obraz całego trójkąta w tym obrocie będzie wyglądał tak. Skonstruowaliśmy właśnie pomocniczy trójkąt i obróciliśmy go o minus 90 stopni. Jego obraz w tym obrocie to ten trójkąt. W takim razie obrazem punktu M w tym obrocie jest ten punkt. Nazwijmy go M. I to, co właśnie zrobiliśmy dla punktu M, powtórzymy teraz dla punktu A i dla punktu S. Potem połączymy obrazy tych punktów, czyli punkty M', A' i S', które będą wierzchołkami naszego nowego trójkąta, i otrzymamy w ten sposób obraz trójkąta SAM w tym obrocie. No to teraz punkt A. Zbudujmy kolejny trójkąt prostokątny. Możemy zrobić to na parę sposobów. Niech odcinek od punktu A do zielonego punktu będzie przeciwprostokątną i niech trójkąt leży ponad przeciwprostokątną u góry, chociaż możemy go narysować poniżej. Niech zostanie tutaj. Jeżeli obrócimy jego poziomy bok w kierunku ruchu wskazówek zegara o 90 stopni, czyli o minus 90 stopni, to zamiast poziomo będzie leżał pionowo, czyli będzie leżał od zielonego punktu w górę. Pokryje się z bokiem, który narysowaliśmy już wcześniej. Jaką będzie miał długość? Przed obrotem ma długość od x równe minus 5 do x równe 4, czyli 9 jednostek. Możemy też zliczyć te jednostki po kolei, po jednej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Albo jeszcze inaczej. Widać, że jest o dwie jednostki dłuższy niż bok, który już tutaj wcześniej narysowaliśmy. Albo jeszcze inaczej, jeżeli zaczniemy od y równego minus 2, to żeby było 9 jednostek, musimy zakończyć w punkcie y równe plus 7. To będzie ten bok. Teraz drugi bok pod kątem prostym do pierwszego, czyli tu też zaznaczymy kąt prosty. Jaki długi jest ten bok? 1, 2, 3, 4, 5 jednostek. 1, 2, 3, 4, 5 jednostek długości w tym kierunku i dotarliśmy do punktu A'. Możemy narysować przeciwprostokątną tego trójkąta. Wiemy już gdzie jest obraz punktu M po obrocie, wiemy gdzie jest obraz punktu A po obrocie, został nam do obrócenia punkt S i będziemy mieli trzy punkty obrazu trójkąta SAM. Znowu zróbmy tak, żeby przeciwprostokątna łączyła punkt S ze środkiem obrotu, niech tym razem trójkąt leży Powyżej przeciwprostokątnej, tutaj pierwszy bok, tutaj drugi bok. Jeżeli obrócimy górny bok o minus 90 stopni, czyli 90 stopni w kierunku ruchu wskazówek zegara, to jego obraz znajdzie się znowu pionowo. Długość tego odcinka to od x równe minus 3 do x równe 4, czyli 7, czyli do tego miejsca. Pionowy bok, pod kątem prostym do poziomego będzie się znajdował od wierzchołka pod kątem prostym w poziomie w lewo. Ma długość 3, czyli zakończy się tutaj. I mamy punkt S'. Możemy dorysować przeciwprostokątną. No i mamy całą tę dziwną konstrukcję tych kilku trójkątów obróconą o minus 90 stopni. Obraz tego ostatniego obracanego trójkąta znajduje się tutaj. No, i skoro mamy obrazy wszystkich trzech wierzchołków S', A' i M', to możemy je teraz połączyć. Łączymy kropki. Może w tej gmatwaninie zgubiliście trójkąt, od którego zaczęliśmy. Zaznaczmy go dla pewności. To ten trójkąt SAM, obracaliśmy tylko jego wierzchołki, ale wierzchołki trójkąta jednoznacznie go określają, więc więcej nie trzeba obracać. Wystarczy wierzchołki. Ten trójkąt, Obróciliśmy o minus 90 stopni, czyli o plus 270 stopni i otrzymaliśmy jako obraz w tym obrocie ten trójkąt. Teraz wróćmy do ćwiczenia na portalu Khan Academy i zaznaczmy na wykresie punkty S', A' i M'. M' ma współrzędne 8, 5, 8, 5. Punkt A' 9, 7. 9 i 7. I ostatni 1, 5, 1, 5 i jeszcze końcowe kliknięcie w początkowy punkt. No i gotowe. Obróciliśmy trójkąt SAM o 270 stopni, co jest równoważne z obrotem o minus 90 stopni. Jeszcze sprawdzamy. No i się zgadza.